Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Światło ze świata zrodzone i Zbawco całej ludzkości, Jezu, wysłuchaj łaskawie modlitwy naszej i pieśni. Z twarzą jaśniejszą od słońca i w szatach bielszych od śniegu, jako Stworzyciel się jawisz na górze świadkom wybranym. Dawnym prorokom i uczniom nowego z nami przymierza dajesz oglądać swe bóstwo, by z wiarą Ciebie wyznali. Głos Ojca z nieba dochodzi i Synem Ciebie nazywa. My zaś pokornie wieścimy, że jesteś Królem Wszechświata. Niegdyś z miłości dla grzesznych przyjąłeś ciało człowiecze. Teraz nas uczyń członkami Twojego ciała świętego. Bądź uwielbiony na zawsze, o Boży Synu Najmilszy. Ojciec i Duch Cię objawia w jasności chwały przedwiecznej. Amen. Jezus wziął ze sobą swoich uczniów, wstąpił na górę i tam się wobec nich przemienił. Chwalcie, słudzy pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki, od wschodu aż do zachodu słońca. Niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu jako matce cieszącej się dziećmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus wziął ze sobą swoich uczniów, wstąpił na górę i tam się wobec nich przemienił. Uczniom ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Uczniom ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Alleluja! Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja! Alleluja! Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, wielcy i mali. Alleluja! Alleluja! Bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę. Alleluja! Alleluja! Bo nadeszły gody baranka, a Jego małżonka się przystroiła. Alleluja! Alleluja! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Alleluja! Alleluja! Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja! Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza
i jeden dla Eliasza. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako Zbawcy, wyczekujemy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Chrystus ukazał się w blasku światła wiecznego. Alleluja, alleluja. Chrystus ukazał się w blasku światła wiecznego. Alleluja, alleluja. Otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus ukazał się w blasku światła wiecznego. Alleluja, alleluja. Jezus Chrystus, który jest odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty, dzisiaj ukazał się przemieniony na wysokiej górze. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus Chrystus, który jest odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty, dzisiaj ukazał się przemieniony na wysokiej górze. Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie przemienił się na górze w obecności swoich uczniów. Swoją światłością rozprosz nasze mroki. Chryste, Ty przez swoje przemienienie objawiłeś uczniom przed męką chwałę zmartwychwstania. Spraw, aby Twój Kościół oczyszczony przez utrapienia doznał radości z udziału w Twoim zwycięstwie. Swoją światłością rozprosz nasze mroki. Chryste, Ty wziąłeś ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana. Daj, aby nasz papież i biskupi służyli Twemu ludowi z nadzieją zmartwychwstania. Swoją światłością rozprosz nasze mroki. Chryste, Ty na górze objawiłeś swoją chwałę wobec Mojżesza i Eliasza. Błagamy Cię za Żydów, którzy byli niegdyś narodem wybranym. Spraw, aby osiągnęli pełnię odkupienia. Swoją światłością rozprosz nasze mroki. Chryste, Ty zajaśniałeś światu, gdy ukazała się nad Tobą chwała Stwórcy. Wspomagaj ludzi dobrej woli, aby postępowali w Twojej światłości. Swoją światłością rozprosz nasze mroki. Chryste, Ty przemienisz nasze ciała podległe zniszczeniu na podobne do Twojego ciała chwalebnego. Wprowadź do swojej chwały naszych zmarłych braci. Swoją światłością rozprosz nasze mroki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.